Moim zdaniem rozmowa jako interakcja międzyludzka jest wyrazem tej najintymniejszej więzi. Drugim wyrazem takiej więzi między ludźmi jest tylko seks. Mamy coraz większy problem z nieumiejętnością rozmawiania przez ludzi, a to, co się dzieje z młodymi ludźmi, to chwilami wydaje mi się jest prawdziwa masakra. Tu ktoś w komentarzach napisał mi, nie mam w domu z kim porozmawiać, nie mam się do kogo odezwać. W Szwecji czy Wielkiej Brytanii powołuje się całe ministerstwa do spraw samotności, do spraw osamotnienia. To jest straszna tragedia. Przykładowo, incele na wykopie, cała masa inceli, z której ja, że będzie pisać bzdury o swoich 1,70 m, twarzy, żuchwach, a w rzeczywistości to, czego im brakuje, to jest najczęściej umiejętność rozmowy. Mężczyzna elokwentny nie ma żadnego, czy będzie 1,70 m, czy 1,80 m, czy 90 m. Elokwentny i jeszcze potrafiący mówić nie tylko ładnie, ale i z sensem. Nie będzie mieć najmniejszego problemu z kobietami. To mogę wam wszystkim zaręczyć, tak wynika ze wszystkich moich doświadczeń, kiedy patrzę na siebie, na swoich znajomych, etc. Młodzi ludzie, jeśli socjalizują się przez smartfon, owszem, często ktoś mi piszą z innymi znajomymi, etc., ale człowiek to nie jest tylko komunikacja werbalna poprzez ekran. Człowiek ma też swoją mimikę, gesty, zapach. Jesteśmy istotami fizycznymi, cielesnymi. Prawidłowe interakcje społeczne mimo wszystko nawiązywać i rozwijać się będą tylko i wyłącznie przez rozmowę, przez przebywanie z sobą face on face w realu, nie za pośrednictwem kamerki. Tak naprawdę jest. Ale prędzej czy później pozna kogoś, prędzej czy później ośmieli się. Bogu dziękuję, że moi rodzice bardzo dużo ze mną od dziecka rozmawiali. No co prawda, nie było smartfonów, ja wiem, ale był telewizor. Inni siedzieli przed telewizorami z kolei całe dni. Prostsze i prymitywniejsze, bo nie interaktywne, ale też było zabójcą czasu. Moi akurat ze mną rozmawiali często całe popołudnie. O polityce, o sztuce, o tym, o tamtym i nauczyli mnie rozmawiać. Rodzice powinni rozmawiać zwyczajnie z dziećmi i uczyć dzieci mówić, rozmawiać, wchodzić w normalny interakcje. Bo to jest podstawa potem normalnych interakcji. Tak. I potem to będzie prowadzić do udanych związków męskich, do udanego seksu, etc., etc. A nie żaden wzrost czy brzuch, bo to bzdury zwykłe są. Natomiast danie smartfona, siedzenie cały czas przy smartfonie, tak, rzeczywiście może kreować piwniczeków, etc. I żebyśmy się dobrze rozumieli, ja sam używam smartfona wiele, myślę, godzin dziennie. Wszyscy moi znajomi robią tak samo, czy komputera, to jest zupełnie oczywiste. Chodzi tylko o zwykły umiar. Żeby przebywanie w pokoju ze smartfonem nie stało się jedynym sposobem spędzenia czasu i też zdalny kontakt, jedynym kontaktem z innymi, bo to musi prowadzić do zaburzenia relacji społecznych. No i bądźmy szczerzy, kreuje ludzi nieszczęśliwych ostatecznie. Większość z nich potem przecież nie będzie twierdzić, że jest szczęśliwa, tylko będzie wiedzieć, że w tych swoich pokojach jest osamotniona.